Siema, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. A dzisiaj, tak jak widzicie, po tytule tego filmu pokażę wam 5 obecnie najgorszych postaci w Brawl Stars. Także jeszcze na sam start możecie zostawić tutaj łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. No i ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Na samym początku zapraszam was jeszcze na mój serwer Discord, do którego link znajdziecie w opisie. A teraz myślę, że bez przedłużania mogę przejść do głównego tematu tego odcinka, czyli do obecnie 5 najgorszych postaci w gierce. I bez przedłużania myślę, że możemy już właśnie zaczynać. Wchodzimy sobie tutaj we wszystkie postacie, jak one się obecnie właśnie w gierce tutaj prezentują. Mamy obecnie 77 postaci i w dzisiejszym odcinku wybierzemy sobie 5 najgorszych. I na sam start stwierdziłem, że umieszczę tutaj postać epicką, jaką jest, uwaga, Frank. Musimy sobie go oczywiście tutaj znaleźć. Ja Franka mam niestety nisko, ponieważ tak jak już mówię, jest on obecnie słaby. Mam na nim tutaj 680 parków, ale mam na nim oczywiście 30 rangę, ponieważ kiedyś była to naprawdę bardzo, bardzo mocna postać. Oczywiście wybierzemy sobie go tutaj do lobby i za chwilkę pokażę wam, jakie rzeczy tutaj należy do niego używać. No i do Franka polecam używać wam drugi gadżet albo właśnie pierwszy, ponieważ tak właściwie każdy gadżet do tej postaci jest naprawdę bardzo mocny. Jeśli chodzi o Star Power, no to ja tutaj używam drugi, ale tak właściwie nie wiem za bardzo, co robi ten pierwszy. Możecie napisać oczywiście, jeśli lubicie grać Frankiem. No ja tym Frankiem, tak jak pewnie widzicie, nie gram, ponieważ mam na nim tylko i wyłącznie brąza 1. Więc naprawdę bardzo długi czas już tym Frankiem nie gram. Myślę, że sobie go niedługo będę musiał podbić, ponieważ jest to całkiem właśnie fajna postać, ale niestety obecnie jest on w gierce, myślę, że pomijany również przez najlepszych graczy na świecie oraz w Polsce, ponieważ taki na przykład Tornex, pewnie znacie właśnie Tornexa, no to Tornex ma praktycznie wszystkie postacie wbite na 35 rank. No i tego Franka ma tam bodajże tylko i wyłącznie na 30 randze, ponieważ tak jak już mówiłem, Frank jest naprawdę bardzo, bardzo słaby. No ale jego ult jest również całkiem spoko, jeśli gracie sobie na jakimś niższym poziomie. Ale jeśli mówimy to już o jakiejś 30-35 randze, no to jest to postać naprawdę bardzo, bardzo ciężka. Tak jak widzicie, ult blokuje właśnie przeciwników, przez co nie mogą się oni ruszać. Niestety Frank ma takie troszeczkę wolne ataki. Tutaj damy sobie jakąś emotkę, ponieważ mam do niego właśnie dużo emotek. A teraz myślę, że mogę przejść do drugiej postaci w dzisiejszym zestawieniu. Na drugim miejscu w dzisiejszym zestawieniu mamy postać, jaką jest, uwaga, Ash. Tak on się w tym momencie tutaj na ekranie prezentuje. Musimy sobie go oczywiście tutaj znaleźć. Mam na nim obecnie, uwaga, 29 rangę. Jest to naprawdę bardzo, bardzo słaba postać. Miałem ogólnie ostatnią gierkę, żeby wbić tutaj na tej postaci 30 rangę, ale niestety przegrałem wszystkie później gierki i tej 30 rangi jeszcze sobie tutaj nie wbiłem. Jest tutaj obecnie wbity na tej postaci Gold 1. Naprawdę bardzo ładnego skina ma tutaj ten Ash, ale sama w sobie postać jest naprawdę bardzo, bardzo słaba. Jeśli chodzi o gadżet, ja używam pierwszego gadżetu, czy jest to gadżet, który nas leczy, jest on według mnie naprawdę bardzo, bardzo mocny. Jeśli chodzi o Star Power, również używam pierwszy. Oraz jeśli chodzi o girsy, ponieważ tutaj właśnie te girsy mam. W przypadku Franka tych girsów nie miałem, ponieważ tego Franka naprawdę bardzo dawno temu wbiłem na ten 30 rank. Było to wbite ponad 3 lata temu, dlatego tych girsów już do tej postaci nawet nie mam żadnych zakupionych. Jeśli chodzi o tego Asha, no to ja polecam używać tej szybkość w krzakach oraz damage, albo oczywiście plus 1, jeśli macie mapkę, gdzie musicie się oczywiście leczyć. Tak tutaj wygląda druga postać w dzisiejszym zestawieniu. A teraz bez przedłużania, bez żadnego cięcia, myślę, że mogę przejść do trzeciej postaci, jaką jest, uwaga, Sam. No i Sama mam niestety bardzo, bardzo nisko, ponieważ jest to taka tragiczna postać, że nawet nie chcę nią tutaj grać. Tak jak widzicie, mam na niej tylko i wyłącznie 18 rangę, a jest to postać, która wyszła w gierce już ponad rok temu i nadal nie wbiłem na niej, tak jak widzicie, żadnej puarków, ponieważ jest ona po prostu aż taka tragiczna. Uwaga, tutaj ostatnio trafiłem jakiś gadżet, mamy tutaj dwa gadżety, ale ja oczywiście do Sama preferuję używać gadżet pierwszy. Jeśli chodzi o gwiezdną moc, no to za bardzo wam tutaj nie pomogę, ponieważ nawet nie mam zakupionej żadnej gwiezdnej mocy. Jest to taka słaba postać, że według mnie nie ma sensu nawet wydawać monet, żeby tą postać w jakikolwiek sposób ulepszać. Jeśli chodzi o girsy, no to również, ale Sam ma naprawdę bardzo ładne ogólnie skiny w gierce, więc to jest chyba jedyny właśnie plus tej postaci. Są to naprawdę bardzo, bardzo piękne skinki. Przechodząc do czwartej postaci w dzisiejszym zestawieniu, umieściłem tej postać mityczną, jaką jest, uwaga, Byron. Oczywiście musimy sobie go tutaj znaleźć. Mam na nim, uwaga, obecnie 23 rangę. Oczywiście niedługo będę chciał wbić wszystkie postacie na 30 rangę. Obecnie mam ich na swoim koncie ponad 60. Także oczywiście możecie dać znać w komentarzu, jaką postać chcecie właśnie, żebym wbił na 30 rank. I jaki właśnie chcecie odcinek zobaczyć tego się na samym początku, ponieważ oczywiście będę z tego robił odcinki. No i mamy tutaj Byrona, który obecnie w gierce jest naprawdę bardzo, bardzo słaby. Jak wychodził, czyli było to ponad 3 lata temu, no to była to naprawdę bardzo mocna postać.
ale obecnie jest on po prostu bardzo słaby. No nie ma mocnego damage'a, jedyne co jest w nim właśnie fajne, no to to, że może leczyć właśnie swoich teammate'ów. Jeśli chodzi o gadżet, ja tutaj używam gadżet pierwszy, dzięki któremu mogę się wyleczyć, ale gadżet drugi jest również naprawdę bardzo fajny, ponieważ wtedy zamiast jednej strzały, no to mamy trzy i po prostu obszar naszego ataku jest dłuższy. Jeśli chodzi o Star Power, ja używam drugi. Drugi Star Power daje nam tyle, że jeśli traficie kogoś z enemy, no to po prostu strzała jakby przechodzi przez tą osobę i możecie trafić następną. Tak samo działa to na przykład z Power Cubesem. Jeśli ktoś się za nim kampi, no to oczywiście również damage dostaje i skrzynka oraz właśnie przeciwnik. Gearsów do tej postaci żadnych tutaj nie mam kupionych i myślę, że na razie sobie to odpuszczę. Skupię się właśnie na innych postaciach, tych jak na razie właśnie najlepszych ogólnie. Maksuję konto całe. Tak to się obecnie tutaj prezentuje. Trafiłem właśnie hiperdoładowanie do kruka ostatnio. Naprawdę myślę, że całkiem fajnie to już wygląda. A teraz myślę, że mogę przejść do ostatniej postaci w dzisiejszym zestawieniu, jaką jest, uwaga, jedna z nowszych postaci. Jest to postać legendarna, czyli Kid. Tak on się w tym momencie na ekranie prezentuje. Tak jak widzicie, ma on również naprawdę bardzo ładne skiny. Tak jak wygląda to w przypadku Sama oraz właśnie Asha. Jedyne co jest dobre w tej postaci, no to tak właśnie skin. Odkąd właśnie Kid dostał swojego nerfa, no to jest to postać naprawdę bardzo, bardzo słaba. Tak jak widzicie, mam na nim również tylko i wyłącznie 18 rangę, co jest naprawdę bardzo, bardzo niską. No nie wbiłem oczywiście tej postaci, pewnie jakbym spróbował, no to 30 rangę bym sobie na niej wbił, ale mówię tutaj o takich już naprawdę bardzo słabych postaciach w tej gierce, ponieważ na przykład taka Janet już jest od niego lepsza, taka Willow, Mandy, są to już postacie właśnie mocniejsze od tego Kita. Pewnie każdy z was wie, jak ta postać działa. Tutaj nie mam zakupionych żadnych właśnie gadżetów, żadnego Star Powera oraz żadnego wyposażenia. Tak właśnie mój Kid obecnie wygląda. Pewnie każdy z was oczywiście wie, jak ta postać wygląda, ponieważ myślę, że dużo osób ją chciało właśnie sobie odblokować, żeby sobie ją na jakąś wyższą rangę wbić. No ale dostał on oczywiście nerfa, przez to obecnie jest jedną właśnie z najsłabszych postaci, jeśli nawet nie najsłabszą. Ale myślę, że z całego tego dzisiejszego zestawienia, no to najsłabszą postacią jest Sam, na drugim miejscu będzie Ash, na trzecim powiedzmy Frank, na czwartym Byron, no i na piątym Kid. Kid myślę, że jest lepszy właśnie od Franka, od Byrona, od Asha oraz od Sama, ale jest to również postać, która naprawdę w tym top 5, w tym właśnie zestawieniu dzisiejszym musiała się pojawić. Tak tutaj wygląda jego ult. Możemy sobie oczywiście również skoczyć na kogoś ze swojego teamu, przez co będziemy mieli tak jakby inny atak i będziemy mogli w niego właśnie rzucać takie pociski. To jest całkiem spoko, ale przed nerfem oczywiście miało to dużo, dużo większy damage. No i tak wygląda ostatnia postać w dzisiejszym zestawieniu. W dzisiejszym odcinku będzie to już na tyle, jeśli wam się spodobał. No to możecie zostawić tej łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał, ponieważ do końca tego roku lecimy po 20 000 subskrypcji. No i do następnych filmów. Cześć!